Radio na Twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. Idą do mnie, idą do mnie, czekają. Epoka napoleońska, co Sieraków ma z nią wspólnego? Jaka idea Państwu przyświecała, kiedy zdecydowaliście się zorganizować to wydarzenie? Sieraków jest miejscem niezwykłym, jest bardzo mocno związanym z epoką napoleońską, ponieważ miała tu miejsce jedna z ostatnich bitew z tego okresu, kończąca właśnie niezwykle piękną epokę napoleońską. W 1813 roku stoczono tutaj bitwę o miasto pomiędzy wojskami francusko-litewsko-polskimi a wojskami rosyjskimi. Do tego mamy wiele legend związanych z regionem. Jest słynna opowieść o francuskich górach, są mogiły żołnierzy napoleońskich, także jest po prostu ta tradycja, ta pamięć o tym okresie dość żywa w naszym regionie. Wczoraj mieliśmy konferencję. W ramach tego naszego spotkania, tego pikniku europejskiego odbyły się 4 wykłady. Wykłady poświęcone Polsce, Wielkopolsce, Europie w dobie wojen napoleońskich i przedstawiano tam właśnie różne z tym historie związane, czy to też listy oficerów czwartego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego, kadrze dowódczej Księstwa Warszawskiego. Generalnie również był wykład poświęcony pułkom litewskim związanym z bitwą pod Sierakowem w 1813 roku. Mieliśmy przemarsz przez miasto, mieliśmy rozpoczęcie oficjalne, mieliśmy pokaz mody europejskiej, mieliśmy pokaz musztry europejskiej różnych formacji piechoty, kawalerii, artylerii, mieliśmy również pokaz sokolnictwa, no trwa pokaz dżigitówki, która nawiązuje, generalnie jazdy konnej z okresu napoleońskiego, no i przed nami jeszcze koncert, bardzo dobry koncert zespołu folkowego, no i o 18:30 bitwa, inscenizacja bitwy, podkreślam inscenizacja, bo nie jest to rekonstrukcja. Towarzyszy temu wszystkiemu jarmark, stoiska z lokalnymi wyrobami, pokazy rzemieślnicze. Co możemy obejrzeć? No, możemy zobaczyć i lokalne produkty, między innymi są to wyroby rzemieślnicze, są to sery, są to piwa kraftowe, są to rzeczy te, które u nas w regionie powstają i dzięki temu możemy zaprezentować bardzo często te rzeczy, ci przedsiębiorcy, ci ludzie skorzystali z funduszy unijnych i dzięki temu mogą też funkcjonować, rozwijać swoje firmy, swoje małe przedsiębiorstwa. Jest to projekt realizowany pomiędzy Zamkiem Trebnic w Niemczech i Zamkiem w Sierakowie. Partnerami jest Europejski Klub Młodych w Międzychodzie, partnerem jest również Stowarzyszenie Harcerskie i generalnie wiele podmiotów, które po prostu współorganizują i realizują ten projekt. Radio na Twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. To dzisiejsze wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia ze środków promocji polityki spójności Unii Europejskiej. Projekt EU&U. Na czym on polega? Ten projekt powstał dzięki aktywności młodego pokolenia ziemi międzychodzkiej, a konkretnie klubu europejskiego Kuźnica, który stworzyli absolwenci Europejskiej Akademii Młodych Liderów i jego szefa Filipa Dobkowicza, komendanta chówca ZHP w Międzychodzie. Ten projekt ma służyć promocji funduszy europejskich, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców tu na najniższym szczeblu, bo my żeśmy się przez te 16 lat przyzwyczaili już do środków unijnych, funduszy, akcji, promocji itd. I bierzemy to jako naturalną rzecz, ale trzeba przypominać, że te środki stworzyły od 2004 roku realną szansę skoku cywilizacyjnego dla takich małych miejscowości jak Sieraków, jak Ziemia Międzychodzka, do rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska. Ta nasza piękna Warta, tutaj kolebka państwowości polskiej, by nie była tak czysta, jakby nie było środków na stworzenie sieci oczyszczalni ścieków. I o tym trzeba mówić, o tym trzeba przypominać i bez przerwy. I to są te wymierne rzeczy, na które środki spójności wpływają. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze, piknik, pokazy historyczne, czy to jest dobry sposób, żeby przybliżać ludziom właśnie historię, kulturę, tradycje, czy wartości związane z Unią? Konstytucja 3 maja. Rewolucja francuska, epoka napoleońska. Pod tym hasłem właśnie europejski piknik napoleoński. Były kamieniami milowymi budzenia się świadomości narodów. Po II wojnie światowej powstała Unia Europejska, żeby nie było już wojen, żeby była współpraca. i współpraca jest najlepszym sposobem rozwoju takich regionów, jak tutaj jesteśmy w Wielkopolsce. I budowanie świadomości historycznej każdego swojego narodu odrębnie stwarza możliwość zbudowania jedności europejskiej i współpracy europejskiej na poziomie całej Europy, żeby nie dopuścić do sytuacji, żebyśmy się znowu pognębili w konfliktach. I rocznica 15 sierpnia jest rocznicą pokazującą, że Polska zawsze miała wkład w obronę wartości europejskich i stała się przedmurzem obrony przed atakiem bolszewickim. Radio na Twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. Z jakimi trudnościami ci żołnierze z XVIII, z XIX wieku musieli sobie poradzić? No to przede wszystkim jest trud służby. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie funkcjonuje w pełni sprawna aprowizacja. Ten żołnierz właściwie w boju i w marszach jest właściwie ciągle niedożywiony. Musi sobie sam bardzo często organizować posiłki. Warunki, w jakich sypia, są też nie za bardzo przyjazne, można by powiedzieć, wypoczynkowi. No a pamiętajmy, że wojna w każdym okresie to są rany, śmierć, a te rany niestety nie są leczone w sposób, który dziś dzisiaj, prawda, możemy na polach walk zaobserwować kule ołowiane, które trafiając w ciało wyrywały potężne rany. To wszystko powodowało, że ówczesna medycyna nie radziła sobie, więc bitwy, o ile nie przynosiły śmierci, przynosiły tą śmierć powolną w cierpieniu na skutek ran, które właściwie nie można było wtedy wyleczyć. Wiemy, że wojna to nic przyjemnego, nic dobrego, nic miłego, ale czy z perspektywy takiego miłośnika militariów, kogo kto się tym interesuje, czy można powiedzieć, że te wojny z czasów napoleońskich były ciekawsze niż choćby te znane z XX wieku? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, i te wojny napoleońskie, i te wojny współczesne są takie same, bo wojny są okrutne i wojny oczywiście nie należy traktować jako coś, co jest wspaniałe, jest jakąś tylko przygodą, etc. Powiedzmy tak, te wojny napoleońskie są po prostu barwniejsze. Sam pan widzi po moim mundurze, one są po prostu, czy w mundurach kolegów, one są po prostu bardziej kolorowe. Pióropusze, prawda, kokardy, kordony, prawda, wyszywane pięknie mundury generalskie, no to wszystko powoduje, że jest to obraz o wiele barwniejszy i, jak to mówi, przyjaźniejszy oku, tak byśmy powiedzieli. Ale wojny są to wojny tak samo okrutne, przynoszące ze sobą śmierć, cierpienie dla żołnierzy, ale także i śmierć i cierpienie dla cywilów, ponieważ różnego rodzaju ekscesy, które dzisiaj czasami obserwujemy na wojnach, wtedy też były codziennością, więc w tym sensie te wojny naprawdę niewiele się różniły od tych dwudziestowiecznych. Władzom miejskim Sierakowa, władzom powiatowym, starostwu należy się wielkie podziękowanie, bo naprawdę stworzyli wspaniałą imprezę. Sieraków ma taką bardzo interesującą kartę napoleońską. Tutaj w 813 roku w lutym miała miejsce bitwa między żołnierzami z Litwy wycofanymi po wojnie 812 roku, a podjazdem rosyjskim dowodzonym przez Czernyszowa. Bitwa niezwykle ważna, bo pozwalająca Rosjanom uchwycić most na Warcie i rozpocząć ofensywę w kierunku południowych ziem Księstwa Warszawskiego. I bardzo dobrą inicjatywą zarówno władz, ale tutaj, powiedzmy, także i muzeum w Sierakowie, Zamku Opalińskich, jest to, że nawiązują do tego wydarzenia z przeszłości miasta, przypominają te karty bardzo istotne w historii miasta, a dla mieszkańców tworzą bardzo atrakcyjną imprezę, która nie tylko ten walor historyczny, ale i rozrywkowy ze sobą niesie. Radio na Twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. Sieraków może się pochwalić bardzo pięknymi terenami, przede wszystkim Kraina Stu Jezior, Pojezieże Międzychodzko-Sierakowskie, urokliwa Dolina Warty, a oprócz tego, no cóż, najstarsza w Polsce szkoła rybacka. No właśnie, bogate tradycje rybackie, ale jak to się przekłada na obecną sytuację? Wielu rybaków kształci się obecnie w Państwa szkole? Jeśli chodzi o kształcenie rybackie, u nas w tej chwili mamy 2 klasy rybackie. Będziemy teraz mieli następną klasę pierwszą rybacką. Troszeczkę ten zawód jakby zaczął obumierać, ale wracamy do tego, że praktycznie co drugi rok jeden nabór taki rybacki mamy. Ile to jest osób? Pół klasy, tak, około 10 osób. Na terenie całego kraju praktycznie nasi absolwenci pracują. Ci starsi absolwenci, którzy pokończyli wcześniej szkołę, kiedy ona funkcjonowała jeszcze w tej bardziej rozszerzonej wersji, pracują jako kierownicy w państwowych gospodarstwach, są właścicielami gospodarstw rybackich. W okolicy mamy też kilku absolwentów, którzy prowadzą gospodarstwa rybackie. Dzięki ich pomocy też ta szkoła jakby odtwarza się. Dzięki ich pomocy mamy miejsca, gdzie możemy kształcić, gdzie możemy prowadzić praktyczną naukę zawodu i staże rybackie. W tej chwili w Sierakowie można spróbować oczywiście bardzo pyszny rosół z karpia. Jest to potrawa, która została opracowana, jej receptura została opracowana w Zespole Szkół w Sierakowie, w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, które współpracuje z Technikum Rybackim. I opracowaliśmy taki przepis na potrzeby kulinarnych podróży po Wielkopolsce. Jeśli sobie to Państwo wpiszecie taki link w goglach, z dopiskiem oczywiście Sieraków, wtedy jest cały przepis na ten pyszny rosół z karpia z pierogami z farszem karpiowym. Technikum rybackie to nie jest tylko i wyłącznie szycie sieci, hodowla ryb w stawach, czy w jeziorach, czy połów tych ryb. To jest także akwakultura przede wszystkim. Jest chociażby akwarystyka bardzo rozbudowana, wędkarstwo w naszej szkole. Mamy w tej chwili wicemistrza świata drużynowego w wędkarstwie spławikowym. Także no jest to bogata tradycja szkoły tutaj rybackiej. Nasi absolwenci też znajdują pracę nie tylko w gospodarstwach rybackich, ale i w palmiarniach, czy chociażby w jakichś tam sklepach zoologicznych z akwakulturą. Także różnego rodzaju tutaj przedsięwzięcia robimy. Chociażby jakby Pan się obrócił, zobaczyłby Pan pięknie wypchaną głowę suma, spreparowaną, bo i to też przerabiają na zajęciach przy budowie ryb.